Niecodzienny eksponat od Mpfik dla Muzeum Getta Warszawskiego. Niecodzienny eksponat przekazany do Muzeum w Warszawie. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie przekazało władz do kanałów z lat 40, 22. Do Muzeum Getta Warszawskiego. Eksponat będzie częścią tworzonej wystawy stałej w budynku dawnego szpitala Bersochnów i Baumanów w stolicy. Jedna z ekip pogotowia kanalizacyjnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przetransportowała do Muzeum Getta Warszawskiego nietypowy eksponat. To skrzynka włazowa do kanałów wykorzystywana w Warszawie w latach 40. XX wieku. Będzie ona eksponatem powstającej ekspozycji, napisało w mediach społecznościowych Mpfig. Nie było to łatwe zadanie, bo cała skrzynka waży około 180 kg i składa się z dwóch elementów pokrywy i podstawy zaznaczyła miejska spółka. Misją Muzeum Getta Warszawskiego jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i zagłady polskich Żydów w Getcie Warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski. Celem działalności placówki jest stworzenie wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego w zrewitalizowanym budynku dawnego szpitala Bersochnów i Baumanów, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich oraz zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką Getta.